O godzinie 20:37 zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia na ulicy Oświęcimskiej. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód osobowy uderzył w ogrodzenie posesji i w pojeździe znajduje się osoba uwięziona. Po dojeździe na miejsce okazało się, że obydwie osoby, które podróżowały samochodem, były już ewakuowane z pojazdu i osoby postronne udzielały pierwszej pomocy kierowcy tego pojazdu. Następnie zespół ratownictwa medycznego przejął te czynności i po kilkunastominutowej akcji reanimacyjnej okazało się, że lekarz stwierdził zgon kierowcy. Druga osoba wyszła ze zdarzenia bez większych obrażeń.